Pan Jezus dużo mówi nam o Królestwie Bożym. I między innymi była Ewangelia o zaczynie. Czy wiemy, co to jest zaczyn? Nie. Nie. Jak zakon. Zakon brzmi. To trochę daleko do zakonu. Więc tak, zaczyn to jest taka substancja, która jest potrzebna, żeby zrobić chleb. Żeby on urósł, taki duży, że można było go upiec, potrzebny jest zaczyn. No więc zrobimy sobie teraz taki zaczyn. Słuchajcie. No, teraz ty pomieszaj, a mama przeczyta ten fragment, w którym Pan Jezus mówi o zakwasie. Musimy odkryć, o co tu chodzi. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu. Słuchamy teraz, Gabuś, słuchamy. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki. Aż się wszystko zakwasiło. To ile miar mąki potrzebujemy? Ile to? 3. Czyli do każdej miski włożymy 3 miarki, czyli 3 łyżki takie drewniane, dobra? Bo Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest podobne do zaczynu, który kobieta wrzuciła w 3 miary mąki. Do jednego damy 3 miary, a Gabuś do drugiego włoży 3, tak? No, to wsadzamy 3. Tak. Tak. Tak, mamo, 3. Teraz bądź do swojej miseczki 3, proszę. Jeszcze. Aha. Teraz wleję na zakwas do tego. I 3. Super. Wlej trochę wody. Bo woda jeszcze jest ciepła. To wlejemy tak, no nie wiem. Trzecią, o, starczy. Gabuś do swojej też wleje tyle samo wody, tak? Mhm. Teraz tylko do jednej wlejemy zakwas. Do tej aurelkowej, bo jest większa, tak? Aureluś? Wlej zakwas do twojej, cały. Nie, tego nie jemy. To zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przykryjemy ściereczką jedną i drugie i zobaczymy, co się z tego zrobi, tak? Mhm. Coś nam wyrośnie, czy nam nie wyrośnie? Nie. Nie. No dobra, ale nie, poczekaj, bo to niespodzianka. Najpierw odkryjemy to małe i zobaczymy, co się z nim stało. No, odkrywam. Najpierw to gabusiowe. Gabuś śpi już. Chyba nie ma. Dodaliśmy trochę mąki do jednego i do drugiego, bo było zawodniste. No i co? Coś się zmieniło? Nie. No, bo chyba chleb z tego nie wyjdzie, co? A twoje? Zobaczymy. No, powiedz nam, ściereczka. Co prasne w serce? O, pijane! No, co? Urosło czy nie? Urosło. Urosło? Dobrze. To jak myślisz, dlaczego Pan Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest tak jak zakwas, który kobieta wrzuciła do 3 miarek mąki, aż się wszystko zakwasi? Nie wiem. Zobacz, bo urosło. Jest duże. Ma smak. Wiesz, co jest tym zakwasem? Tym zaczynem? To jest miłość Pana Boga do nas. Miłość Pana Jezusa. Jak my mamy miłość Jezusa w naszym sercu, to wtedy tak wzrastamy. Królestwo Boże w naszym sercu tak rośnie. Stajemy się coraz lepszymi ludźmi. Jesteśmy coraz bliżej Pana Boga. Jak Jego miłość, ten zakwas. Wiesz, co można zrobić z taką mąką z zaczynem? Chleb. No chleb. A co oznacza chleb? Chleb, jak wypieczemy, wyrośnie z takim zaczynem duży chleb, to potem daje się go na pokarm innym, tak? I my powinniśmy być takim chlebem.
My powinniśmy być dla ludzi, mając Pana Jezusa w sercu, powinniśmy być jak chleb. Mamy być jak chleb wypieczony, w którym tym zaczynem jest miłość Pana Jezusa. Mamy dawać innym Pana Jezusa, bo On jest naszym pokarmem, jest chlebem żywym Pan Jezus. To będzie w niedzielę. Pan Jezus jest chlebem żywym i jak Go skosztujemy, jak zamieszka w naszym sercu, to już nie będziemy potrzebowali niczego więcej, będziemy przeszczęśliwi. Nie potrzeba nic ponad ten chleb życia, tam jest Pan Jezus. A my mamy być takim chlebem dla naszych braci, dla innych. Mówić o Bożej miłości. Jeśli się Wam podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.